Cześć. Znowu kwitnie banan Musa Dusra. Drugi raz. Ale tym razem Dusra urósł większy. Chociaż jest dużo młodszy od tamtego. Ale rośnie cały czas w jednym miejscu, nie przesadzany. I wyrósł z niego prawdziwy kolos. Cięty był. Kilka miesięcy temu, chyba zimową porą jakoś był przycinany mocno w połowie. Teraz ostatnio już przycinałem go u góry. Tutaj był cięty. I później po kawałku, jak tylko się wysuwał do góry, też był przycinany. Ostatnie cięcie, jakie mu zrobiłem ze dwa dni temu, no to już obciąłem mu czubeczek kwiatu. A i tak no, wychodzi ten kwiat, ale czy on się zmieści? Zostało jeszcze do wyjścia mu no, ładnych z kilka centymetrów, żeby się zaczął wychylać. A on na razie twardo do góry idzie. A już napina folię. Już folia dalej się nie podda. Także jest problem. Chyba przywiążę go sznurkiem do rury. Mocno naciągnę. I zobaczę, co będzie, to będzie. Musa Dusra. 5 dni później, jak widać, udało się. Kwiat jakoś się zmieścił. Musa Dusra może znowu obrodzi owocami. Ściągam już ściągam już pasek, już nie jest potrzebny. Ładnie banan pochylił kwiaciorka już w dół. No, i na razie bananków nie widać jeszcze, bo to jest troszkę za wcześnie. No, pod kolejnymi płatkami dopiero zaczną się pokazywać. Ale no zobaczymy, jak on obrodzi te owoce, bo bananowi pościnałem większość liści. No, w sumie mogły być jeszcze, nie były tragiczne, ale mam tutaj trochę przedszkolaków i chciałem je odsłonić. No ale ma jeszcze dwa liście i kawałek trzeciego. Zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie kwiacior jest bardzo duży. Banan też jest bardzo duży, gruby. Potężne bananisko. Potężne. Także dużo większy jest od tamtego, który owocował wcześniej. No był czas, że tamten też był gruby, ale później trochę mu się schudło. Przenoszenie, wykopywanie z pola na pole, bo rósł na dworze w sezonie letnim. Później rósł tutaj, także miał przeprowadzek kilka, a ten od początku rośnie w tym samym miejscu. Dobra, to by było na tyle. Następny filmik z jego udziałem. No prawdopodobnie będzie, jak już będą jakieś owoce widoczne. Na razie.